Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na kolejny test podkładki pod mysz. Tym razem będzie to duża, bardzo dobrze wykonana podkładka od firmy Cougar. Podkładka w wersji Speed. Wygląda fajnie, kosztuje niewiele, jak na tak dużą podkładkę, ale czy dała radę sobie w testach? Tego dowiecie się za chwilkę, natomiast cenę tej podkładki sprawdzicie w opisie filmu. Za dostarczenie dziękuję firmie Case King. Zaczynamy! Przed nami bardzo duża podkładka od firmy Cougar, przede wszystkim też świetnie wyglądająca. Jeśli chodzi o podstawy, to jest to podkładka typu Speed, jak zresztą widać. Mamy też taką podkładkę w wersji Control i mamy też różne rozmiary tych podkładek. Ceny sprawdzicie w opisie filmu standardowo. Natomiast co do wielkości, naprawdę wielka, 450 mm szerokości, 400 wysokości i 4 mm grubości. Mamy specjalny rodzaj gumy od spodu, pomarańczowa, jak widzicie, która zapewnia super przyczepność do biurka. Po prostu jakby ktoś posmarował klejem i przykleił. Tak więc bardzo fajnie. Do podkładki ma dość gładką powierzchnię. Natomiast powiem Wam, że jak na podkładkę typu Speed, to nie jest aż tak gładka, jak niektóre podkładki, z którymi miałem już do czynienia. Jak też zauważycie, nie mamy obszywanych brzegów, natomiast to wszystko wydaje się być na tyle dobrze sklejone, stopione, że nie powinno się nam tutaj niszczyć nic. Rzeczywiście to wyjdzie po kilku miesiącach użytkowania. To powierzchnia jest ogromna, tak więc wystarczy dla każdego gracza, nieważne czy gracie na małym DPI czy na dużym. Natomiast teraz sprawdzimy sobie, jak ta podkładka wypada w testach praktycznych. Za chwilę zrobimy sobie też test na myszce Cougara, natomiast zaczniemy od Rokata Tion 400 DPI. I powiem Wam jak na razie, że bardziej bym powiedział, że ta podkładka ma cechy podkładki hybrydowej, ponieważ prędkość wskaźnika jest dość duża, natomiast przy okazji mamy też dobrą precyzję tego ruchu, ale zobaczymy sobie, jak będzie w kolejnych testach. Przełączamy się na 800. No i również szybko, ale precyzyjnie. I 1600. No, bardzo ładne, płynne ruchy. Tu jestem pozytywnie zaskoczony i jeszcze zobaczymy precyzję, spróbujemy coś napisać. No, powiem Wam, że bardzo przyjemnie Rokat Tion na tej podkładce Cougara śmiga. Drugi gryzoń to Gambias Zeus. Zmniejszamy sobie DPI. Dobra, jest 400 i sprawdzamy. A tutaj troszeczkę tej kontroli straciłem, natomiast góra-dół zdecydowanie lepiej. Tutaj wpływ ma także taki kształt myszki, bardzo profilowana, przez to troszeczkę mniej wygodnie, ale dobra, przy 800 już jest płynniej. No i szybkość wskaźnika jest naprawdę dobra, ale ponownie mamy precyzyjne ruchy. Przy okazji zobaczcie, jakie te linie są równiutkie, żadnych postrzępionych krawędzi, tak więc to świadczy o sensorze. Jest naprawdę bardzo dobry sensor laserowy. I jeszcze... No ok, wyszło przyzwoicie. No i ostatni kandydat, czyli Bloody V5, też mamy 400. Jedziemy. Wam, że Bloody na niektórych podkładkach sprawowała się dużo gorzej. Krawędzie były dużo bardziej postrzępione, tutaj jest lepiej. Lecimy z 800. Ok, 1600. I sprawdzimy precyzję. Ok, dało radę napisać w miarę dobrze, więc test zaliczony.
No i teraz myszka, którą sam często polecam, czyli Cougar 550M. Myszka w testach na kanale wypadła świetnie. Już sprawdzamy ją na podkładce tego samego producenta. Rozdzielczość 400 dpi. Dobrze, zdecydowanie 400 jak dla mnie za mała. Mamy 800. W tym przypadku mamy sensor optyczny. No i optyk też sobie dobrze radzi na tej podkładce właśnie. I jeszcze 1600. I test precyzji po raz kolejny wypada bardzo dobrze. Dobrze, czas podsumować testy. Przede wszystkim pamiętajcie, że ceny tych wersji różnych podkładek Cougara Speed Control rozmiarów sprawdzicie w opisie filmu. Natomiast co do samej podkładki. Podkładka jest duża, tak więc pełen komfort, jest też gruba, więc podparcie dla nadgarstka bardzo fajne. Nie mamy oprzywalnych brzegów, co może być minusem, natomiast wygląda to wszystko na dobrze zespolone ze sobą te dwie warstwy. Ma świetną warstwę antypościskową, która świetnie trzyma się biurka, naprawdę jak przyklejona. Podkładka jest też po prostu prosta i ładna. Powierzchnia, pomimo że teoretycznie typu Speed, stawia lekki opór, więc ja bym ją nazwał podkładką hybrydową, łączącą w sobie cechy podkładek typu Speed oraz podkładek Control. Jeśli by porównać pewnie z Cougarem wersji Control, to różnica w powierzchni byłaby znaczna. Natomiast mimo wszystko w porównaniu z podkładkami typowo Speed, z jakimi się spotkałem, to ta stawia dość duży opór. Macie chociażby podkładkę konkurencji, nie będę pokazywał co to jest, bardzo cienka, natomiast jest bardzo, bardzo gładka. A tutaj sami słyszycie samo ślizgacze myszki. Tutaj jeździ bez problemu. A tutaj czujemy, słyszymy nawet, że jakiś opór jest. Tak więc jeśli szukacie ultra szybkiej podkładki, to ta nie do końca taka jest. Natomiast jest duża, jest fajnie wykonana. Jak widzieliście w testach, zapewnia świetny kompromis pomiędzy dość dobrą prędkością, a dość dużą precyzją ruchów. Tak więc pomimo napisu Speed, ja ją polecam jako bardziej hybrydę. Ale generalnie produkt bardzo fajny, niedrogi jak na tak dużą podkładkę i wart polecenia. Na dzisiaj to było na tyle w tych testach. Pamiętajcie, żeby też wejść na mojego Facebooka. Tam dużo nowości oraz codziennie na kanał, ponieważ codziennie jest nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!